Cześć. Dostałem do testów bardzo ciekawą kamerę od Anke. Cechą szczególną tej kamery jest 20-krotny zoom optyczny. Poza tym, według deklaracji producenta, posiada ona rozdzielczość 5 megapikseli, komunikację LAN oraz Wi-Fi, wykrywanie i śledzenie człowieka, dwukierunkową komunikację głosową oraz niesamowity zasięg widzenia nocą w podczerwieni, bo aż 100 metrów, oraz w kolorze do 50 metrów. Dodatkowo jej sensor jest w stanie rejestrować dobry obraz w kolorze nocą przy słabym oświetleniu. Posiada technologię poprawy dynamiki obrazu jak WDR i 3D DNR oraz najnowszy standard kompresji obrazu H265. Zaskoczeniem dla mnie jest także jej cena. W pudełku wraz z kamerą otrzymujemy zasilacz 12V 2A. Instrukcje, kołki montażowe, dławicę uszczelniającą połączenie kablem LAN. Kamera jest dosyć duża. Znacznie większa od większości testowanych przeze mnie tanich kamer obrotowych. Zapewne wynika to z zastosowanego w niej obiektywu, którego ogniskowa jest zmienna w zakresie od 5,3 mm do 106 mm. Uchwyt montażowy kamery jest uniwersalny, czyli możemy zamontować ją zarówno na ścianie, jak i na suficie. Wokół obiektywu mamy diody doświetlające kadr nocą. Pod obiektywem mamy mikrofon. Nad obiektywem jest czujnik zmierzchowy. Z tyłu jest głośnik. Na kablu mamy gniazdo LAN, gniazdo zasilające oraz przycisk reset. Kamera nie obsługuje standardu zasilania PoE. Na dole kopułki umieszczone jest gniazdo karty pamięci microSD. Zamontowałem kartę pamięci, więc możemy teraz dodać ją do aplikacji. Kamera współpracuje z aplikacją Anke Smart, która jest klonem popularnej aplikacji do obsługi urządzeń inteligentnego domu, jak Tuya lub Smart Life, i powinna działać również z tymi aplikacjami. Sprawdzę to w dalszej części tej recenzji. Dodawanie kamery do aplikacji jest bardzo proste. Aplikacja jest w większej części po polsku, więc należy stosować się do instrukcji wyświetlanych na naszym smartfonie. Scan successfully. Connecting to the network. Connecting to the server. Configure successfully. You may use the camera now. Dodawanie kamery do aplikacji i sieci Wi-Fi przebiegło pomyślnie i od teraz możemy sprawdzić jej wszystkie funkcje. Kamera zamontowana jest już na zewnątrz i z ciekawości dodałem ją do aplikacji Smart Life. Wszystko przebiegło pomyśle. Funkcjonalność jest identyczna, więc testy przeprowadzę na tej aplikacji, ponieważ jest to moja domyślna aplikacja do obsługi wszystkich moich urządzeń Smart Home. Na moim kanale możecie znaleźć wiele filmów, w których pokazuję różne ciekawe rozwiązania na bazie tych urządzeń i tej aplikacji. U góry, po prawej stronie, ikoną głośnika możemy włączyć lub wyłączyć nasłuch z otoczenia kamery. Jak mnie tam słychać? Raz, dwa, trzy. Słyszycie mnie? Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Słyszycie mnie? W prawym dolnym rogu możemy rozwinąć kompletne menu wszystkich ustawień kamery. Tutaj możemy przełączyć podgląd w tryb pełnoekranowy. Tutaj możemy zrobić zdjęcie z aktualnego widoku, które zapisze się w pamięci naszego smartfona. Ikona słuchawki umożliwia nam komunikację głosową z osobą znajdującą się w pobliżu kamery. Raz, dwa, trzy, jak mnie tam słychać? Raz, dwa, trzy. Halo, halo, czy mnie tam słychać? Następnie możemy nagrać film z aktualnego widoku kamery, który zapisze się nam w pamięci smartfona. Na dole ikona opisana jako Direction służy do sterowania położeniem kamery oraz zoomem. W odległości około 50 metrów od kamery na drzewie umieściłem tablicę rejestracyjną, aby pokazać Wam, jak działa zoom. Popatrzcie. Kąt widzenia na maksymalnym przybliżeniu to 3 stopnie. Natomiast na maksymalnym oddaleniu to 45 stopni. Reakcja na sterowanie kamerą jest bardzo szybka i płynna. Ikona gwiazdki umożliwia nam zaprogramowanie różnych położeń kamery, aby je szybko wywoływać w razie potrzeby. Oczywiście kamera zapamiętuje również ustawienia zoomu.
Ikona z opisem cloud to możliwość przeglądania nagrań w chmurze, o ile wykupimy wcześniej sobie taką usługę. Można to zrobić z poziomu aplikacji. W lewym dolnym rogu ikona dzwonka to przegląd powiadomień z wykrytego ruchu. Zapisuje się tam data, czas oraz zdjęcie z takiego zdarzenia. Niestety jest to jedyna opcja, aby dzięki tym danym obejrzeć film z wykrytego ruchu, ponieważ po wejściu w ikonę playback wyświetla nam się oś czasu nagrań, na której nie zaznaczają się wykryte zdarzenia. Alternatywnym rozwiązaniem jest włączenie w ustawieniach nagrywania zamiast zapisu ciągłego, tylko zapis wykrytego ruchu. Tutaj mamy dostęp do zdjęć i filmów, które zapisaliśmy sobie przez tę aplikację. Od razu zaznaczę, że z poziomu aplikacji nie mamy możliwości ściągnięcia nagrań bezpośrednio z karty pamięci umieszczonej w kamerze, a jedynie włączenie nagrywania podczas przeglądania nagrań, dokładnie tak jak w przypadku robienia zdjęć i nagrań z aktualnego widoku na żywo. Ikona Them Color zmienia nam wygląd aplikacji na jasny lub ciemny. Private Mode usypia nam kamerę. Night Mode to ustawienie trybu doświetlenia kadru po zmroku. Smart Mode po zmroku włącza podczerwień, a wykrycie ruchu uruchamia światło białe. Infrared Mode załącza po zmroku tylko podczerwień, a Color Light Mode uruchamia po zmroku tylko światło białe i zapis nagrań jest wtedy w kolorze. Anti-Flicker to filtr redukujący migotanie oświetlenia zależnego od częstotliwości prądu w danym regionie świata. Motion Tracking to tryb śledzenia postaci. Motion Detection to włączenie lub wyłączenie wykrywania ruchu człowieka. Sprawdźmy teraz, jak działa śledzenie postaci. Śledzenie postaci działa bardzo dobrze. Jak widać, śledzi zarówno w pionie, jak i w poziomie, dodatkowo wykorzystując zoom do dobrego wykadrowania obserwowanej postaci. Po zakończeniu śledzenia, po upływie 30 sekund, kamera wraca na początkową pozycję, od której zaczęła śledzenie. U góry po lewej możemy zmienić sobie jeszcze jakość podglądu, a u góry po prawej możemy sobie powiększyć obraz podglądu. Klikając u góry w trzy kropeczki, rozwijają nam się dodatkowe ustawienia kamery, z których zdecydowana większość ma swój odpowiednik w postaci ikon na głównym ekranie omawianych wcześniej. Tu możemy zmienić sobie nazwę kamery, następnie podejrzeć informacje o urządzeniu, sprawdzić, czy nasza kamera posiada jakieś interakcje z innymi urządzeniami dodanymi do naszej aplikacji, sterowanie głosowe Alexa, podstawowe ustawienia funkcji, możemy obrócić ekran, włączyć lub wyłączyć oznaczenie czasu na kadrze, tutaj możemy zmienić sobie czułość wykrywania ruchu, ustawić harmonogram, kiedy ruch ma być wykrywany, w ustawieniach karty SD możemy podejrzeć stan naszej karty pamięci i sformatować ją. Ustawienia nagrywania. Tutaj możemy zmienić nagrywanie ciągłe na nagrywanie tylko zdarzeń. Możemy też ustalić harmonogram, kiedy kamera ma nagrywać. Powiadomienia offline. Jeżeli włączymy, to aplikacja powiadomi nas, gdy kamera utraci połączenie z internetem. Możemy udostępnić komuś podgląd do naszej kamery. Tutaj możemy utworzyć skrót do naszej kamery. Kamerę możemy zaktualizować, jeżeli pojawi się dla niej nowe oprogramowanie. Zrestartować kamerę lub usunąć ją z aplikacji. I to tyle. Teraz sprawdzimy sobie jeszcze zasięg podświetlenia i jakości obrazu nocą. Rzeczywiście widzialne światło białe dociera na odległość 50 metrów, natomiast w podczerwieni do 100 metrów. Te korony drzew są w odległości około 98 metrów i widać je dosyć szczegółowo. Zobaczcie jeszcze, jak kamera wykryje poruszającą się postać w nocy.
Doczytałem jeszcze w szczegółowej specyfikacji tej kamery, że obsługuje ona protokół ONV-UEF. Postanowiłem więc sprawdzić, czy wykryje ją mój tani rejestrator, który testowałem w tym filmie. Link w opisie i u góry ekranu. Okazało się, że rejestrator wykrył tę kamerę bez problemu, więc to dodatkowy plus, bo rejestrator obsługiwany jest m.in. przez aplikację ICC i rozwiązuje mi problem z przeglądaniem wykrytych zdarzeń przez tę kamerę, ponieważ filtrowanie, przeglądanie i ściąganie nagrań ze zdarzeń z wykrytego ruchu w tej aplikacji jest bardzo wygodne, co podkreślam w wielu moich filmach. Do kamery możemy zalogować się również przez przeglądarkę. Login to admin, a hasło domyślnie jest puste. Uzyskujemy wtedy dostęp do zmiany bardzo szczegółowych parametrów kamery. Niestety, mimo instalacji wtyczek, nie udało mi się uruchomić podglądu w przeglądarce. Podsumowując, kamera jest na pewno godna uwagi. Doskonale sprawdzi się do obserwacji otoczenia na większych odległościach. Wyjątkowo dobrze działa śledzenie postaci. Algorytm wykrywania człowieka jest na tyle dobry, że przy średniej czułości w ciągu dnia nie zdarzył mi się żaden fałszywy alarm, natomiast nocą raptem kilka. Zasięg doświetlenia bardzo dobrze współgra z zasięgiem zoomu, więc nie jest to tylko zbędny gadżet, który sprawdzi się tylko za dnia, a obsługa protokołu ONV-UEF mocno poszerza nam funkcjonalność tej kamery. Link do aktualnej oferty na tę kamerę umieszczam pod filmem. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Postaram się w miarę możliwości szybko na nie odpowiedzieć. Do zobaczenia. Cześć.